Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na dzisiejszym spotkaniu. Spotkaniu rozpoczynającym cykl pod nazwą Spotkania z historią. Prowadzącym cykl będzie pan Józef Szydłowski, najkrócej mówiąc miłośnik historii świecie. Nasz cykl, tak ustaliliśmy, będzie trwał przynajmniej do końca roku. Będą to spotkania raz w miesiącu, w ostatni piątek każdego miesiąca. Dzisiejsze spotkanie zostało zatytułowane Zamek w świecie, fakty i mity. Już oddam głos prowadzącemu, pan Józef Szydłowski. Dziękuję. Dzisiejszy dzień jest to temat związany z położeniem naszego zamku i z określeniem, z nazwą Zamek Wodny. W widłach dwóch rzek, Wdy, Wisły, zamek oddzielony od przedzamcza fosą. No i stąd gdzieś tam ukute zostało takie powiedzenie Zamek Wodny w świecie. Ja chcę podkreślić, że nie chcę tutaj ani podważać, ani polemizować z pewnymi stwierdzeniami czy nazwami. Nie o to mi chodzi. Wręcz bardziej chodzi mi o wzbudzenie zainteresowania i o takie rozwijanie dociekań, jakiejś pasji, taka jaka stała się moim udziałem. Jest bardzo ciekawa rycina, jak sam napis mówi, z połowy XVIII wieku. Na tej rycinie jest pokazane położenie zamku. I ja tak, jak się zacząłem uważnie przyglądać tej rycinie któryś tam raz, to zwróciłem uwagę na bardzo ciekawą rzecz i może Państwo, niektórzy gdzieś coś zauważyli, a może po raz pierwszy o tym usłyszą i będą mieli okazję zobaczyć, ale zwróciłem uwagę tutaj na ten fragment. Dla mnie wyraźnie widać tutaj połączenie z lądem. Wyraźnie widać, że jest to półwysep, że jest tutaj połączenie lądowe. Co prawda rysujący to Pufendorf zasłoni ten widok drzewem, ale jak przejdziemy do tego dolnego obrazka i spojrzymy sobie tutaj, to tutaj może tego tak na tym dużym skanie nie widać, ale jak weźmiemy bardziej taki szczegółowy obrazek w książce, to widać tu wyraźnie drogę, jest tu wieżyczka, tak jakby zabezpieczająca jakąś groblę. I mówię z tej mojej obserwacji, jest to taka moje jakieś spostrzeżenie, ale myślę, że nie tylko ja to dostrzegam, jak się Państwo przyjrzycie, to może też i zyskam zwolenników tego, co mówię, że zamek miał połączenie lądowe. Tu można powiedzieć od strony Diabelc. Nie byłoby to dla mnie niczym dziwnym, chociażby z tego względu, że to koryto Wdy, obecne właściwie koryto Wdy, to no tak naprawdę jest sztuczne, to znaczy to wykonali krzyżacy właśnie, żeby zamek otoczyć wodą. Ale nawet gdzieś tam, o ile pamiętam, w jakichś publikacjach było wspomniane, że to była taka ślepa odnoga. I to by dla mnie potwierdzało ten fakt, że tu było połączenie lądowe. Oczywiście w okresach przyboru wody, w okresach tych wiosennych roztopów, zresztą to widać na zdjęciach też, czy z lat 20., że zamek rzeczywiście jest dookoła otoczony wodą, ale w takim normalnym okresie, przy normalnym stanie wody, ja po prostu twierdzę, że jest tutaj wyraźne połączenie lądowe. Tym bardziej, że to połączenie to gdzieś tak wychodzi na okolice naszych Diabelc, a jak mówią dokumenty historyczne, ten teren w czasach krzyżackich to był teren, który był zagospodarowany pod uprawę winorośli. Nawet się podaje, że krzyżacy całkiem dobre wino robili tutaj na naszym zamku. Jest taka ciekawa sprawa, bardziej dla mnie związana z tym określeniem, ale związana z konstrukcją samego zamku, a szczególnie jego piwnic. Czyli faktem, że do piwnic zamkowych do dzisiejszego dnia, mimo bliskości rzeki, bo Wisła już się odsunęła, Prusacy zamulili w XIX wieku te lewe koryto Wisły, pozostały tylko nasze łachy, Starorzecza, ale
Wda nadal przylega do zamku i też potrafi wylać. I mieliśmy całkiem niedawno taką na naszą skalę dość sporą powódź. A do piwnic zamkowych woda się nie dostaje. Więc gdzieś tam specyfika tej konstrukcji i tajniki budowy, tajniki używanych w średniowieczu, zapraw używanych przez zakon krzyżacki, przez budowniczych, którzy ten zamek stawiali. Jest to taka bardzo ciekawa rzecz, która, mówię, z tym odniesieniem zamek wodny dla mnie się wiąże, ale w tą drugą stronę, że gdyby on był wodny, to ta woda by się do tych piwnic dostała, a właśnie się nie dostaje. Legenda, która mówi po przejściach podziemnych, która jest tam powtarzana, powielana, publikowana w tych naszych obecnych publikacjach, nawet takie są wysuwane jakby teorie, że to przejście podziemne mogło nawet sięgać Chełmna. Co ciekawe, wśród tych wszystkich ciekawostek, wśród tych wszystkich takich różnego rodzaju legend, opowieści o powstaniu herbu, o przybyciu cudownego obrazu, nie ma nic na temat przejścia podziemnego z zamku gdziekolwiek. Każdy z zamków, nie tylko krzyżackich, jakieś tam wyjścia poza obręb murów posiadał. Były to takie wyjścia gdzieś tam do wysłania gońca z prośbą o pomoc, takie przejścia podziemne, jakbym to nazwał, wypadowe, żeby dokonać jakiegoś wypadu gdzieś tam, jakby przyrównując z filmu Potop, jak Kmicic dokonał wypadu, co prawda nie przejściem podziemnym, ale w celu tam zakorkowania tego wielkiego działa szwedzkiego. Gdzieś te zamki takie przejścia posiadały. Ale w przewodniku tym, o którym mówię, nie ma żadnej wzmianki. W tym drugim zresztą też. Gdyby była to legenda gdzieś już wcześniej rozpowszechniana i podawana jako atrakcja, jako ciekawostka, nawet gdyby miała pozostać tylko legendą, to pewno by się w tym przewodniku pojawiła. I tak jak przeglądałem różne inne publikacje, to dochodzę do takiego wniosku, jeszcze raz podkreślam, są to moje sugestie, moje spostrzeżenia, że tak naprawdę ta legenda w takiej formie, w jakiej jest obecnie, została ukuta albo w okresie II wojny światowej, albo po II wojnie światowej, kiedy tak naprawdę zamek stracił jakby właściciela całkowicie, bo jeszcze do II wojny światowej funkcjonowała tam restauracja, przystań wodna w okresie II wojny światowej, tam też urzędowali Niemcy na zamku. Po wojnie zamek niejako stał się bezpański, stał się ogólnie dostępny. Zresztą też w moich dziecięcych latach był to obiekt tych wypraw takich niesamowitych. Pojawia się dopiero w tym okresie wojny, po II wojnie światowej, w coraz większej liczbie opowieści, publikacji, ten motyw związany z przejściem podziemnym, że ono gdzieś tam prowadzi do Chełmna. To też pewno jest związane z tym, że od strony chełmińskiej, tam akurat miałem okazję być w klasztorze u sióstr, tam wejście do podziemia jest. I no te kontakty, szczególnie w latach 60., one nigdy nie były dobre. Na dzień dzisiejszy już to trochę inaczej wygląda, ale kiedyś to taki był konflikt na osi Chełmno-Świecie. Ale w latach 60., pod koniec 60., w latach 70., jak zaczęła funkcjonować celuloza, to tak jakby ludzie się wymieszali, bo tam z tamtej strony Wisły, z Chełmna też sporo osób zatrudniło się w celulozie i też na tym tle mogła powstawać jakaś wymiana informacji, między innymi związanych z tym przejściem tam u sióstr zakonnych. No i tak moim zdaniem zaczyna żyć, funkcjonować ta legenda, bardzo spopularyzowana przez Janka Kamińskiego właśnie w tej jego publikacji Zamek Wodny w Świeciu. Nie ma jej w tych przewodnikach, a wydaje mi się, że gdyby to była ciekawostka taka turystyczna na miarę tamtych czasów
i znana i rozpowszechniona, to ona by się w tym przewodniku pojawiła. Kiedy pracowałem jako przewodnik zamkowy, ciekawostka związana z tą naszą krzywą wieżą zamkową, z jej odchyleniem od pionu. To odchylenie różnie tam jest podawane, w okolicach metra. No i sam kiedyś przychylałem się do takiej wersji i nawet taką wersję prezentowałem, że po prostu gdzieś ta wieża wskutek albo jakichś ruchów gruntu, jakiejś słabości gruntu związanego z podmakaniem, że ona się przechyla z roku na rok, ta krzywizna się powiększa. Gdzieś tam można było tego ślady znaleźć też w publikacjach związanych z zamkiem. Też tu szczególnie znowu wracam do Janka Gamińskiego, który też to popularyzował. Gdzieś tam sprzed wojny nawet takie relacje o mierzeniu tego przechyłu, o różnicach, które tam w pewnym okresie czasu zaczęły się ujawniać. No i wersja ta mówi właśnie o tym, że wieża się przechyla, że cały czas się przechyla. Ja nawet swego czasu, jak oprowadzałem wycieczki, to szczególnie jak miałem takie młodsze dzieciaki, ale nie tylko, bo starsi też na to reagowali, to nawet na wieży próbowałem takich żartów, że wieża się przechyla i dostałem przed chwilą informację, że przechył już jest tak mocny, że na chwilę ona zacznie lecieć do rzeki, wszyscy żeśmy rwali tam po tych schodach. Miałem kiedyś taką jedną grupę, która zareagowała bardzo impulsywnie na taką informację. Potem sobie trochę tak pomyślałem, że niektóre informacje, niektóre żarty, to trzeba do nich podchodzić bardzo ostrożnie. Bardzo poważnie zostało potraktowane to ostrzeżenie. Chociaż to też dobrze świadczy o tych paniach wychowawczyniach, że te dzieci w taki sposób potrafiły jakoś przygotować na jakieś wycieczki, na jakieś wyprawy, żeby one dbały o bezpieczeństwo i w sposób bezpieczny potrafiły się ewakuować. Ewakuacja była bardzo sprawna. Ale wracając do tematu, co się okazuje? No tak później pewne obserwacje, rozmowy też z osobami, które z racji wykształcenia, czy to w kierunku budowlanym, czy w kierunku architektury, czy też historycznego wykształcenia, zaczęły badać takie kwestie związane z tym, no dobrze, no to skoro ta wieża się przechyla, cały czas się odchyla, to powinno się pojawić jakieś oderwanie od bryły głównej, jakieś pęknięcie. Czegoś takiego nie ma. Nie widać czegoś takiego przy okazji naszej wieży. No, pojawiła się jeszcze jedna teoria, do której też był taki moment, że sam się też trochę przychylałem, że może cała bryła zamku osiada. Cały zamek jako konstrukcja od tej strony rzeki gdzieś tam siada i można by to było w jakiejś mierze tam przyjąć, bo mówi się wiele o solidności budowli krzyżackich. To też jest taka trochę polemiczna już dla mnie, gdybym trochę większą wiedzę na ten temat, jakąś popartą autorytetami, to się okazuje, że wcale tak nie było. Że te budowle, które gdzieś tam powszechnie się tak przyjmuje, że jak krzyżacy budowali, to tyle zamków tak solidnie, a się okazuje, że te zamki gdzieś tam budowane były i w trochę taki sposób, jakbym to powiedział, bo pewne części może zamków partacki, albo też stawiane w takim miejscu, chociażby Grudziądz jest takim przykładem, ale też i u nas te skrzydło południowe, czy mur kurtynowy, bo to się też różnie przyjmuje, to też się zawaliło i z tego jest nawet relacja tego naszego wojewody Jabłonowskiego, który to opisał, że gdzieś tam cudem został uratowany od śmierci, że to wszystko runęło. Więc no, tego typu budowle też, mówię, były jakieś błędy konstrukcyjne i też zdarzało się, że były jakieś katastrofy budowlane. Ale tu w przypadku omawianej wieży i tej teorii, że się całe skrzydło północne przechyla, no na dzień dzisiejszy dla mnie też trudno jest to przyjąć, bo na pewno przy takiej skali przechyłu, jak już tu się mówi o metrze, to też dałoby się zauważyć jakieś
jakby zaburzenia konstrukcji, jakieś pęknięcia. No i dałoby się zauważyć nie tylko krzywiznę wieży, ale też krzywiznę całej konstrukcji. A tu akurat jak się obserwuje wieżę, to tylko po tej wieży widać, że ona rzeczywiście od pionu odchylona jest. No i tu się pojawia taka kolejna sprawa, jakby kolejna wersja. Na dzień dzisiejszy dla mnie moja taka sugestia najbardziej wiarygodna, że ona tak została po prostu postawiona. W taki sposób ją postawiono i tu są dwa kierunki, dwa toki myślenia, bo jeden kierunek mówi o błędzie budowlanym. Ktoś jak zaczął, ktoś jest budowlańcem, to się na tym pewno będzie dobrze znał. Ktoś jak zaczął źle stawiać, to już jak ciągnął do góry, to im bardziej ciągnął do góry, im to było wyższe, tym bardziej było widać, że jest krzywe. Zresztą gdzieś tam sam mam tego typu doświadczenia, bo jakieś tam różne takie małe rzeczy, które udało mi się gdzieś tam w swoim życiu kiedyś budować, murować, to one też za proste nie były. A drugi tok myślenia jest związany i też poparty tezami historyków, który mówi o celowości takiej budowy. Czyli, że wieżę celowo pochylano, szczególnie w kierunku, skąd spodziewano się ataku, żeby łatwiej było z tej wieży cokolwiek wylać czy wyrzucić na głowę tych nieszczęśników, którzy się tam pod tą wieżę dostali. I to też w drugiej części, kiedy będziemy się tu naszymi uwagami wymieniać, spostrzeżeniami czy pytaniami, to będziemy mogli na ten temat porozmawiać. I jest jeszcze kwestia ostatnia, ten czwarty temat, to jest charakter zamku, jego konstrukcja, pewne nowinki. Tu też wiele jest takich, jak ja to nazywam, mitów, które są ciekawe z punktu widzenia turystycznego, z punktu widzenia jakiegoś robienia rozgłosu wokół zamku i niech one funkcjonują, ale też z drugiej strony warto je zestawić z tym, co jest naprawdę i co jest jakby poparte faktem. Bo sam fakt, też i przeze mnie wielokrotnie podkreślany, tej wyjątkowości naszego zamku, że on jest wyjątkowy wśród innych budowli krzyżackich, taki niepowtarzalny, to z jednej strony jest to też taki pewien element jakby tej mojej miłości do tej małej ojczyzny, ale z drugiej strony też nie zawsze to znajduje potwierdzenie w faktach. Bezsprzecznie budowa wież, budowa baszt, ich konstrukcja, przekrój, koła, to jest pewne nowum w konstrukcjach krzyżackich. Większość zamków krzyżackich rzeczywiście te wieże posiada o przekroju kwadratu. Tu są wieże okrągłe i jeszcze wysunięte, jak to się nazywa fachowo, przed licą murów. To taki jest element przejęty z konstrukcji wschodnich. Gdzieś tam ci, którzy ten zamek budowali, komturowie, którzy to nadzorowali, pewno mieli okazję zapoznawania się z konstrukcjami gdzieś tam na swoim terenie, skąd pochodzili, a szczególnie też z terenów, gdzie zakon krzyżacki powstał, czyli z terenów Bliskiego Wschodu, bo tam w taki sposób warownie budowano, wysuwano wieże, ułatwiało to ostrzał, flankowanie głównej bryły, ułatwiało obserwacje. I w taki sposób zbudowano tu ten nasz zamek. Powtórzono to też przy okazji zamku w Bytowie. Ale to w dziedzinie zamków krzyżackich jest pewien taki ewenement, ale tak ogólnie to, jak potem miałem okazję gdzieś tam szukać, przeglądać, wiele warowni już nie krzyżackich, wiele zamków, szczególnie we Francji, w Anglii, jest w podobny sposób zbudowanych. I też takie wieże okrągłe posiada i nawet nieraz
w pierwszym momencie, jak się taką warownię ogląda, czy jej makietę, to się nasuwa nieodparte wrażenie, że taki sam zamek to stoi u nas w świecie. To prawda, jest tam, zostało jedno skrzydło, ale jak się przyjrzeć makiecie, może cofniemy, tam była ta makieta, o, to gdzieś tam wiele takich konstrukcji można dostrzec, można wyszukać w zamkach w Europie czy na Bałkanach właśnie z tego typu rozwiązaniami, z tego jak typu wieżami. Jak się zagłębiałem w różnego rodzaju literaturę, to się okazuje, że te rzeczy, które przejęto gdzieś tam, nie tylko zakon krzyżacki, również inne zakony, które na terenie Bliskiego Wschodu, Palestyny funkcjonowały, które przejęły jako z, tam od arabskiej strony, to też mają jakby swoje korzenie jeszcze dalsze i mi się udało gdzieś tam szukając różnego rodzaju informacji, dotrzeć do takich informacji, które przenoszą nas o wiele dalej niż Palestyna, całkiem na Daleki Wschód, przenoszą nas praktycznie do Chin, bo wiele z tych rzeczy, które pojawiły się w świecie arabskim, one przywędrowały przedtem z państwa środka. I to, co wspominałem między innymi przy okazji piwnic zamkowych i tych zapraw bardzo skutecznych, które, jak tam się podaje, składniki, których używano do tych zapraw, to do dzisiaj są dla mnie niesamowite, bo takim jednym ze składników to między innymi była padlina zwierząt, wrzucano martwe zwierzęta, białko, które się wydzielało, dawało ten efekt taki scalający, wiążący zaprawę i też jakby powodujący tą małą przenikliwość dla wody, dla wilgoci. Ale tego typu zaprawy gdzieś tam wędrowały z Chin i z tego, co mi się udało wyczytać, to Chińczycy te eksperymenty z takimi zaprawami zaczynali od zapraw z mąką ryżową. Mąka ryżowa, glina, wapno, kamienny fundament, na tym fundamencie ubijano glinę i to potem gdzieś tam przewędrowało na Bliski Wschód i potem zostało przejęte i przywędrowało między innymi tutaj do nas, do świecia. I są to takie rzeczy, które znajdują swoje potwierdzenie, które nie są mitem, że jakby w pewnej linii można przyjąć taki sposób, taki tok myślenia, że wiele tych nowinek technicznych okresu średniowiecza, które się w zamku pojawiły, to przywędrowało właśnie tam z Dalekiego Wschodu. Te systemy wentylacji, systemy ogrzewań, jest mowa o tym naszym sławnym hypokaustu, o tym ogrzewaniu podłogowym, o wpływach bizantyjskich, ale z tego, co gdzieś tam też udało mi się wyszukać, idąc dalej tropami tych różnych instalacji, to one miały swoje źródło właśnie w państwie środka, w dawnych Chinach. Dawne Chiny, na czasy, kiedy jeszcze my jako kraj nie mieliśmy swojej państwowości, to tam przyrównując do dzisiejszego okresu, ta technika była tak wysoko posunięta, tak rozwinięta i nauka i wiedza, którą posiadali chińscy uczeni, astronomowie, i ona potem gdzieś tam promieniowała, wędrowała dalej i w różnych formach, jak mówię, dotarła tutaj też do naszego zamku. Jest też już z tymi nowinkami jeszcze jedna taka kwestia związana jakby z drugiej strony z mitem, ale który też ma jakieś potwierdzenie, bo też, i to nie tylko na zamku w Świeciu, akurat ja mam informację o naszym zamku,
ale w wielu tego typu budowlach stwierdza się bardzo silne promieniowanie, bardzo silne oddziaływanie elektromagnetyczne i co ciekawe, ktoś kiedyś w czasach średniowiecza, takie pozytywne oddziaływanie, bo tu ktoś, kto ma wiedzę na przykład o żyłach wodnych, wie, że one oddziaływują niekorzystnie na człowieka, ale jest też pozytywne promieniowanie, które pozytywnie oddziałuje. I co ciekawe, wydaje się, że ktoś w tamtych czasach musiał też już posiadać taką wiedzę, mieć takie możliwości. Tu cały czas się kłania ta wiedza, która przyszła ze wschodu, że potrafił takie miejsca znaleźć. Bo tu, jak według mnie, to nie jest przypadek, tylko jest to celowość, że tego typu budowle właśnie w takich miejscach stawiano. Jakby wyszukiwano takich miejsc, chociaż mówię, to też z drugiej strony mogło być polemiczne, bo wcześniej w miejscu, gdzie zamek świecił, była warownia Świętopełka i krzyżacy niejako wykorzystali to miejsce, a z drugiej strony no, jest tam jakieś potwierdzenie z lat 70. obecności radiestetów na zamku i obecności tego promieniowania elektromagnetycznego bardzo pozytywnie oddziaływującego. To są takie rzeczy, wokół których bym proponował dzisiaj się skupić jako te fakty i mity i dać możliwość podzielenia się, tak jak mówiłem na początku, jakąś swoją wiedzą, zadania pytań. Myślę, że mówię, korzystając z obecności niektórych osób, nie tylko mi, co do tego wszystkiego, o czym w jakiejś tam skrócie do tej pory powiedziałem. Także teraz przejdziemy do tej części, gdzie będziemy tu jakoś wymieniać się między sobą wiadomościami i trochę dyskutować na ten temat, o którym powiedziałem. Może ja tutaj, ponieważ się wyrwałem z taką wodą. Tak, tak, proszę bardzo. To przecież pana dzień. Z tą wodą się wyrwałem. Zgadzam się z panem, że budowla była tak zbudowana, że nie miała prawa tam dostawać się woda do piwnic, ale trzeba brać pod uwagę, że zamek był budowany wtedy, kiedy Wisła była szeroką rzeką. I faktycznie, wcześniej nikt nie zaobserwował, żeby się ta woda dostała, ale 2 lata temu przy wysokiej wodzie 20 do 30 centymetrów było wody w piwnicy. Nie wiem z jakiego to powodu, bo Wodek Micha, który tam pilnuje tego zamku, mówi, że on przez całe swoje życie nie pamięta, żeby tam była woda. Co się stało? No, wezwaliśmy strażaków i w momencie, kiedy mieli przyjechać, poszliśmy sprawdzić, ta woda automatycznie spłynęła. Całkiem możliwe jest, że wcześniej po prostu się nie dostawała, dlatego że wieża wschodnia była pełna, zapełniona. A ponieważ doprowadzono do tego, że ją oczyszczono, przy wysokim stanie wód dostała się woda gruntowa, bo nawet wały przepuszczają wodę w trakcie powodzi, kiedy ziemia nasiąka. Biorąc to pod uwagę, krzyżacy na pewno zbudowali tak zamek, że ta woda się tam nie dostawała, a jeżeli się dostawała przy dużej wodzie, to automatycznie bardzo szybko się stamtąd wypływała w momencie, kiedy woda opadała w Wiśle. Druga sprawa. Wróćmy do tego naszego planu Pufendorfa. Można? Tak. Teraz już powiem jako geodeta. Jest to mapa z XVIII wieku, czyli nie jest zbyt dokładna, ale trzeba przyjąć, że pewne elementy na mapie są zawsze przez geodetów nanoszone. Między innymi kierunek nurt rzeki.
i całkiem możliwe, że tam, jeżeli chodzi o ten kartusz, o to ten ozdobnik, to jest ozdobnik, one zasłaniają pewne elementy. Ten kartograf, który to robił, przedstawił jednak bardzo ważną rzecz. Oczywiście przedstawił strzałkami nurt rzeki. Gdyby ta rzeka nie płynęła w tamtym kierunku, ten nurt byłby skierowany tutaj na most przy Przedzamczu. Rozumiemy się. Całkiem możliwe, że... całkiem możliwe, że coś tam mogło być, ale bardziej podejrzewam, że ktoś zrobił jakiś most, żeby dostać się bezpośrednio do winnic. To widać. Tak. Ale jeżeli są te strzałki, to znaczy, że ta woda musiała tam płynąć. To bardziej świadczy na groble, tak dla mnie. Do grobla, ale to musiała być połączona jakimś mostem, nie? Jeżeli już coś takiego jest. Gdyby nurt nie był tam, to by był skierowany właśnie tu przed zamkiem. I to jest, to już jest takie prawo kartograficzne, tego się nie da. No a to, że są ozdobniki, że dokładność jest znikoma, no to... To już jest kwestia po prostu tamtych czasów. No dokładność to tak też bym tu polemizował, bo na przykład tutaj Gdańsko bardzo wyraźnie jest zaznaczone, także... Tak, ale... Tu mówimy o rysunku. Weźmy, Gdańsko jest zaznaczone, ale popatrzmy na wieżę, jak ona wygląda. To po prostu, to robiono na zasadzie takiej, że to siedział artysta i swój wizerunek po prostu określał. No, czasami to było tak, że po prostu z opisu wykonywano pewien rysunek. Jeżeli chodzi o mapę, to też nie były dokonane pomiary, tylko praktycznie rzecz biorąc dokonano pewnego rodzaju szacowania. Ale jeżeli chodzi o nurt rzeki, to pokazywano, dlatego że w tamtych czasach nie było tak mostów i trzeba było pewne rzeczy zaznaczać dokładnie, żeby było wiadomo, z której strony można się gdziekolwiek przedostać przez rzekę. Nie? Tak jak różnego rodzaju przejścia, gdzie są płycizny i tym podobne. Dziękuję. Proszę, zapraszam, kto... Tu jest, może to ja sobie podejdę, bo będzie mi tak łatwiej. Mikrofonu nie potrzebuję. Jedna rzecz, w ogóle Józek, to trzeba ci pogratulować, że chciałeś w ogóle takie coś zrobić. Każda analiza rysunku to jest właśnie na właściwym miejscu, także ja ci gratuluję z mojej strony. I wydaje mi się, że nawet się koledze należą oklaski, prawda? Ja to pierwszy to zrobił. Sam podkreślę, że jesteś amatorem, tym bardziej chwała dla ciebie, że chciałeś takie coś zrobić. Bo każda rozmowa na temat zamku i naszych zabytków jest właściwa. Jeśli mogę teraz, bo fajnie mówisz właśnie o tym, że analizujesz, przyglądasz się i tak dalej, polemizujecie tutaj, czy chociażby jest to właściwy rysunek, czy nie. Jedna rzecz pamiętajmy. Rycina Pufendorfa, ja teraz zasłaniam. Rycina Pufendorfa to jest tak naprawdę kalka z tego, co zrobił Dahlberg. Generał, podróżnik, arystokrata. Szwedzki Dahlberg, który przebywał tutaj podczas potopu szwedzkiego i on pozostawił w Polsce około kilkudziesięciu opisów i lepszych, gorszych szkiców fortyfikacji w Polsce. Więc wiemy, że Pufendorf to nie jest oryginał, to jest po prostu kalka z tego, co zrobił Dahlberg, tak? Więc tu już mogą być przekłamania. Druga rzecz, jeżeli tak analizowałeś szczegółowo, ja się też zastanawiałem właśnie nad czym co jest. Tutaj mamy pewną odpowiedź. Powstaje jakby fragment wyspy, tak? Ta wieżyczka, dzisiaj zostały z niej tylko drobne rzeczy. I ty też dobrze o tym wiesz, tam stoją te drzewa, prawda, na zakręcie. Więc podejrzewam, że ten rysunek jest na tyle niedoskonały, że on tak naprawdę nie pokazuje grobli, to zresztą na co Mirek zwróciłeś fajnie uwagę. Skoro płynie rzeka, jest nurt zaznaczony, to ta rzeka musiała przepływać. Być może faktycznie, skoro była tutaj winnica, było wykonane przejście, tak? Ale zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz. Po co robić tutaj groble, a więc stałe, tak? Stały fragment ziemi, grobla, stały fragment. Przejście na wyspę zamkową, a z tej strony robimy fosę i robimy most zwodzony, robimy umocnione przedzamcze, tutaj mamy tą fosę, tak? Umocnione przedzamcze, żeby tak doskonale bronić. No to jak, z jednej strony bronimy, a z drugiej pozwalamy komuś podejść? To jest zastanawiające, tak? Do dalszego badania oczywiście, bo ja też mogę mieć w tym momencie akurat takie, a nie inne złudzenie. Kolejna rzecz, proszę zobaczyć.
najsłabszym punktem każdego zamku jest wjazd. Wjazd znajdował się z tej strony, prawda? I dlatego tutaj postawiono tą wieżę główną ostatecznego schronienia. Pytanie, skoro tu była tak słaba obrona, dlaczego tu nie postawiono wieży? Odpowiedź może być jedna, bo tutaj bramy nie było, prawda? Ale przecież dzięki temu przejściu, tej grobli, o której wspominasz, dostaliby się przeciwnicy, prawda, na to. A więc cała ta obrona jakby już zupełnie była, prawda, odsunięta, niepotrzebna. Koszty są jednak duże. Kolejna rzecz, jeżeli analizujemy szczegółowość tego rysunku. Tu się skupiamy na tym fragmencie. Czy jest to wyspa, czy jest to przejście? Faktycznie ciężko z niego wydedukować, ale fajnie, jeszcze raz podkreślam, fajnie, Józek, że to zrobiłeś, że sobie powiększyłeś, że sprawdzałeś. A zwróćcie Państwo też uwagę na jedną rzecz, na tą wieżę. Przepraszam, wieżę, basztę, bo powinniśmy oferować może tutaj wieża, baszty, tak? Podstawa. Podstawa, to też o tym wiesz. Co się Państwu wydaje? Widzieliście wieżę, mamy wieżę, czyli baszty mamy owalne, prawda? A tu jest kwadratowa. Odpowiedź Arszyńskiego jest prosta. Arszyński, Marian Arszyński, profesor z Torunia, napisał świetne książki, ale przede wszystkim Budownictwo ceglane zakonu krzyżackiego w Prusach. I on mówi krótko. Też mamy złudzenie. Też mamy złudzenie. Pamiętajmy, że to jest rysunek, tak? I prawdopodobnie jest to ten fragment muru, który stoi do dzisiaj, prawda? Chroni wieżę. Jeżeli my staniemy w tym punkcie, to nam się nałoży po prostu mur, tak? Zewnętrzny zamku na podstawę wieży i ktoś może tak odebrać. Tu już nawet Gergen, taki profesor, prawda, polski, który napisał Zamki w Polsce, też właśnie się nad tym rozwiązaniem zastanawiał. Czasami to nie jest czasami jakiś lodołamacz? A w zasadzie taki nie, no słuchajcie, rzeka Wisła z tej strony płynęła, więc no gromadzenie się lodu mogło uszkadzać mury. Więc dlatego jest wysunięte przebierze. Dobrze, Mirku, dobra, to skończmy. Tak tu się znajdowała przystań zamkowa na Wiśle, przystań zamkowa, więc trzeba było ochraniać, jak nurt płynął, a trzeba było rozładować łodzie, tak? To trzeba było zrobić występ, żeby uspokoić po prostu. Więc to jest ta kwestia. Chciałem słowo tutaj powiedzieć odnośnie tych przejść tajemnych, tak zwanych. W ogóle w średniowieczu, czy ludzie średniowiecza, w związku z tym sposobem życia i z tym zagrożeniem tamtych czasów, bo żyli w trochę innym standardzie niż my żyjemy, jednak ludzie budowali sobie różnego rodzaju tego typu przejścia. Tutaj Pan wspomniał o Chełmnie, gdzie jest w tym klasztorze to wejście. Ja byłem w Chełmnie, w kamienicy przy rynku numer 21, taka mała, wąska kamieniczka. I tam w piwnicy tej kamienicy, bardzo piękna w ogóle kamienica z beczkowymi stropami, z piwnicy tej kamienicy również jest wejście do tunelu, nie? Właściciel tej kamienicy mówi, że nigdy tam nie próbował wchodzić, ale wyczytał, bo w ogóle o tej kamienicy też była pisana praca magisterska. Jest to kamienica, która styka się z kamienicą Cywińskich, czyli tej takiej zupełnie narożnej, i to jest druga co do najstarszych kamienic w Chełmie. I mówi, ktoś tam pisał kiedyś tą pracę magisterską na temat tej kamienicy. I podobno przejście z tej kamienicy prowadzi do tego kościoła floriańskiego, czyli no ludzie też tamtych czasów, żyjąc w takich warunkach też dosyć niebezpiecznych, budowali różnego rodzaju takie konstrukcje, żeby powiedzmy jakieś tam swoje bezpieczeństwo chronić. I jakieś twierdzenia związane z tym zamkiem, że jakieś tam przejścia były, no prawdopodobnie jakieś tam ziarno prawdy mają, bo tu budowla typowo warowna i typowo obronna, czyli coś tu temu, że być na rzeczy jakby związane z samym tym systemem. To nie tylko jest na rzeczy, tak. To ma też swoje potwierdzenie. A Chełm no to w ogóle jest... Znaczy wie Pan co, nawet Chełm, no proszę zobaczyć Bydgoszcz Zaułek 3, słynny pub medyk, tak? Pub, który jest w piwnicy, zarywa się w jednym pomieszczeniu, to było parę lat temu, jeszcze z 15, jak studiowałem w Bydgoszczy. Zarywa się piwnica, widać drugie pomieszczenie, świecone latarkami i widać szkielety. Jest poproszony, prawda, ktoś z urzędu miasta i ktoś z nadzoru archeologicznego, wchodzą i mówią krótko, no, podczas zarazy po prostu chowano, ale powiem Wam jeszcze inne. To jest drugi i jeszcze jest trzeci poziom.
pojawiły się takie, nie pamiętam teraz w którym mieście, ale jest coś na rzeczy i chyba w Bydgoszczy też, że po prostu cały stary rynek, tam jest przejścia, z jednego domu do drugiej kamienicy można iść dolnym, trzecim, tak, najniższym poziomem właśnie piwnicznym. Można tam przychodzić. To co Pan mówi, możemy cofnąć do tego pierwszego jeszcze? Tu jest bardzo fajnie też rzecz pokazana, o, to mi wystarczy. Pamiętajmy, że tutaj na Wiśle była przystań dla zamku i tam jest taki łuk. W zamku, w dolnej części, w piwnicy, też jest taki łuk. Najprawdopodobniej, jak wyprowadzano wjazd, prawda, czy przejście. Kolejna rzecz, z Karszewy, jak się jedzie, prawda, gdzie to Mirek było, na co to się jedzie? Z Karszewy, to co Cię prosiłem. Z Karszewy to za Starogardem. Tak, z Starogardem Gdańskim, tam. Mamy zamek Joanitów, niewielki zameczek, bardzo, bardzo fajny. Tam jest udokumentowane przejście, 2,5 km pod ziemią z zamku. Jeżeli oni potrafili zrobić, Joanici, Ziemia Święta, podejrzewam, że Krzyżacy tak samo. Tak, ale... Raczej zwierzę główne, moment, prawda? Moment. No. Tutaj mamy zamek wypobudowany jak w Dolinie Wisły. A tam ten zamek stoi na wzgórzu. Dobrze. I 2,5 km wzgórze się ciągnie? No naprawdę. I jest dosyć wysokie wzgórze. No przecież ja tam byłem, no to wiem. Też byłem. No. No i co? Ale masz skarpę duszą, dosyć dużą i na dole płynie wąska rzeczka. Dobrze, ale Józek powiedział o jednej bardzo ciekawej rzeczy. Kwestia zrobienia takiej zaprawy, żeby nie były wymywane ze szczelin, tak? Potrafili to zrobić. Olej lniany, zwierzęta padły, prawda, żeby to wszystko było związane. Pamiętajmy jedno, Krzyżacy jak wybudowali zamek, to przecież tu było stare ujście, w dy do Wisły, na wysokości dzisiejszego mostu. W momencie, kiedy budowali nowe ujście, tak, żeby od strony zachodniej chronić zamek, jaki problem? Naprawdę pogłębić przejście, to nie jest przejście, gdzie wóz przejedzie, prawda? Wąskę zabezpieczyć, mieliby wyjście. Tylko pytanie, nie wiem, porozmawiać. No. Przez ten z tego zamku Joanitów, gdzie było przejście? Było pod rzeką, czy szło w kierunku, gdzie rzeki nie ma? Trzeba by na mapie dokładnie sprawdzić. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Bo tu jest tak, zamek, a właściwie dom, bo to tam do zamku nie można porównać z Karszewa, jest tylko z jednej strony oblany rzeką. Tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, o której celowo nie mówiłem. Będąc wysoko. Mówiąc o tym, że nie ma wzmianki o podziemnych w tych przewodnikach z 1916, z 1937 roku, ale nie mam takiej wiedzy, żeby dokładnie uściślić, w jakich dokumentach to jest, to może prędzej tu Przemek miałby okazję jakby zweryfikowania tego, ale jest gdzieś wzmianka tycząca się wojny 13-letniej i tych walk o nasz zamek świecki. I moment, kiedy jest taka wzmianka gdzieś w jakimś dokumencie, ja nie mogę Państwu podać źródła, bo po prostu tego nie pamiętam. Gdzieś tą informację dostałem i też ją przekazywałem w trakcie swojej pracy na zamku, że w momencie zdobywania zamku w Świeciu, nagle polscy rycerze pojawili się wewnątrz zamku. Zamku, który był tak doskonale przygotowany do obrony, nikt przez mury nie przedostał się, nie wspiął się, nie podkopał się. I nagle się pojawili wewnątrz zamku i to jest ta słynna sytuacja, kiedy zamek zdobywają polscy rycerze, a Krzyżacy chronią się w wieży, w stołpie i tam się bronią 2 miesiące bodajże, o ile dobrze pamiętam. Było 2 miesiące, coś takiego było. W samej wieży. Wciągają ten pomost i bronią się w wieży i tam w końcu negocjacje i pozwolenie na opuszczenie z bronią, z rynsztynkiem. Ale zamek został zdobyty nagle, w sposób gwałtowny. Ktoś znalazł się i to jest taka teoria też, o której ja na zamku wspominałem, która jest związana z kościołem farnym, że takie się przyjmowało założenie, że mogło być przejście z kościoła farnego połączenie z zamkiem. Tym bardziej, że kościół farny, lokacja miasta Krzyżacka i kościół, który powstawał w okresie już funkcjonowania komturii, funkcjonowania zamku. Więc niejako, co prawda ta hierarchia kościelna jakby była odrębna, ona Krzyżakom nie podlegała, miała swoje biskupstwo, ale z drugiej strony no, tym suwerenem tu na tym terenie był zakon krzyżacki, więc oni jakieś tam możliwości wpływania na to, co się dzieje przy budowie fary, mieli. Tylko znowuż jak teraz robiliśmy program o zamku i ksiądz Grajewski też tam takie swoje dociekania prowadził i tam opierał się o różne osoby, między innymi jak ta broszura była przygotowywana w ofarze, to też jak rozmawialiśmy, to mi wspominał, że jakiś takich no, próbowali jakby weryfikować, czy jest możliwość, no bo były tam przecież te krypty, gdzie Konopackich pochowano,
i niejako nie znaleziono jakby dowodów na to w tej starej, w tych pozostałościach starej fary podczas odbudowy. Zresztą ja tam też się kręciłem, bo mój świętej pamięci ojciec przy odbudowie pracował. Jakichś tam potwierdzeń nie znaleziono, że gdzieś są jakieś wejścia, jakieś głębsze podziemia niż te krypty. Chociaż z drugiej strony to wcale nie stanowi, że czegoś takiego nie było. I tu się kłania taka sprawa związana z programem Było, nie minęło, który jest prezentowany na TVP Info. Ja jestem w kontakcie z panem Sikorskim, który redaguje ten program i który między innymi pojawił się na naszym terenie, bo był w Farze Chełmińskiej. I tam użyli bardzo fajnego sprzętu georadarów, różnego rodzaju skanerów, bo taki sprzęt jest na dzień dzisiejszy, mamy XXI wiek, do dyspozycji. I gdyby nam się udało tą współpracę poszerzyć i ściągnąć taką ekipę z tym sprzętem, to może by się udało pewne rzeczy zweryfikować, bo jeżeli oni przeszli przez chełmińską farę i gdzieś tam znaleźli nagle jakąś kryptę, którą tam odkryli i znaleźli wejście do niej dzięki tym prześwietleniom, to może udałoby się w taki sposób sprawdzić na przykład kościół farny, bo z zamkiem to trudniejsza trochę sprawa, bo tam między innymi badania archeologiczne też były na dziedzińcu i to jest kopiec, który tam był usypywany, bo to jeszcze tam ten hipotetyczny gród Świętopełka. Pewne rzeczy mogą być, jak to się mówi, gdzieś wielokrotnie już tam przerzucone. Ale tu z kościołem farnym to jest taka ciekawa rzecz i jeżeli coś takiego by się udało, to może coś się znajdzie, może jakieś potwierdzenie się znajdzie i daj Boże, może by się taki tunel znalazł, bo wtedy to my byśmy mieli taką atrakcję. Chociaż ja zawsze mówię, że my i tak mamy niesamowitą sprawę, tylko trochę wysiłku i poszukiwań, bo kwestia tego pierwszego kościoła grodowego i ta słynna tablica z kościoła farnego, która mówi o kościele z X wieku na naszym terenie, wyraźna wzmianka za czasów księcia Mieszka na chwałę Marii Panny i z takim dopełnieniem, że pierwszy kościół w świecie był drewniany. No to jest tam w Kałdusie, jak odkrywali tam ten talerzyk, to wzgórze talerzyk i ta jakby ta chrzcielnica i gdzieś tam z początków chrześcijaństwa na naszych ziemiach. A tu jak u nas by udało się coś takiego potwierdzić, to już kilkakrotnie gdzieś tam w tych swoich programach to podkreślałem, no to jest ewenement. Ja nie jestem historykiem, ale myślę, że dla historyków to jest ewenement no na skalę, no bym powiedział, nie tylko krajową, ale i większą tego typu znalezisko. Ale to jest tam odrębna historia, myślę, ona się tu pojawi też w naszych spotkaniach. Tam pan jeszcze proszę. Tak, chciałem zapytać, bo znając poniekąd zasady zdobywania miast w średniowieczu, proszę spojrzeć, gdzie jest napisane miasto Szwec, czyli świecie. Po lewej stronie mamy zamek. Mapę tą, którą mamy tą górną część z tego tutaj dzieła z Ryciny Pufendorfa, należy uczyć do Rynegami. W takim momencie mamy dzisiejszy układ zamku, czyli zamek znajduje się po lewej stronie, miasto zamek po lewej, miasto po zamek po prawej, miasto po lewej stronie. No i teraz tak. W górę rzeki, czyli w kierunku miasta Bydgoszczy, znajdowała się granica Rzeczpospolitej Polskiej na północ, czyli de facto za może ja podejdę, będzie wtedy łatwiej pokazać kilka rzeczy. Więc tak. Odwracamy mapę do góry nogami. Gdyby się udało to zrobić tutaj przy komputerze. Więc taki dzisiejszy układ zamku, czyli stare miasto, budowane na surowym korzeniu, co jest bardzo ważne. Jaki zamek również powstał na surowym korzeniu. Kwestią dyskusyjną cały czas jest ten element tutaj rzeki Wdy. Prawym wstrzymaj. Teraz tak. Jeśli w górę rzeki, czyli w kierunku przeciwległym do kierunku rzeki Wisły. Prawym. Prawym przyciskiem myślę. A za tymi przedzami znajduje się Królestwo Polskie i atak ma nastąpić z strony południowej w kierunku północnym, to pierwszy atak idzie na miasto. To jest pierwsza sprawa. Jeśli kościół jest budowany w Narożu na prawie chełmińskim, gdzie w środku znajduje się centralny miejscu rynek, to teraz tak. Znając zasadę, że miasto zostało lokowane w 1338 roku, otoczone murami około lat 70., a budowa kościoła farnego z prezbiterium to są około 1400 roku, plus fundamenty wieży, gdzie nie dokończono budowy zamku, ponieważ jedną z przyczyn mogła być również przystąpienie czy też zbieranie majątków na prowadzenie kampanii, na prowadzenie wojny z Polską. Tak, teraz druga sprawa.
Pierwsze świecie znajdowało się mniej więcej tutaj na terenie dzisiejszego zakładu psychiatrycznego. To jest drugie świecie. I teraz ta ludność żyła częściowo w tym terenie, jak i terenie Nowego Miasta, również w Silejem Prawem Dominickim. Nie była to ludność całkowicie niemiecka, ale ludność polska. Burmistrz mógł być niemiecki, ksiądz mógł być niemiecki, ale oczywiście wiadomo, że archidiecezja podlegała w tym momencie chyba, jeśli dobrze pamiętam, włocławskiej, gdzie też powstały duże spory na ten temat, ale do rzeczy. Półwysep, przyjmując nawet wyspa, w zależności od okresu, jakim oglądamy zdjęcia Ryciny, gdzie ten teren jest słabo otoczony wodą, lub też jest tylko częściowo, ale nie o tym mowa. Teraz tak, jeśli tu znajduje się element polski, a nie niemiecki stricto, tu mamy element niemiecki, czyli zarządca miasta, ten, który nakłada podatki na ludność miasta i zbiera je z miasta, wysyłając dalej do zakonu, znajduje się element nieprzyjazny dla samego zamku. Ta kładka podobno miała 40 metrów, podobno możemy to dzisiaj spekulować. I teraz tak, jeśli tutaj znajduje się kościół, trzeba obliczyć mniej więcej odległość od kościoła do granic murów miejskich, dodając ten element, czyli tą kładkę, samo przedzamcze, kolejną kładkę 20-30 metrów, plus sam zamek. I teraz tak, jeśli następuje atak, na przykład wojsk polski, dajmy tutaj na przykład Jana Brzozogłowego, który wycina i bardzo łatwo dostaje się do miasta, pod przymusem wymordowania mieszkańców, wymordowania ich rodzin, spalenia posiadłości, gdy cały teren zostaje zniszczony, następuje, może nastąpić zdrada, a zdrady w wielu wojnach bywały bardzo częste. Nawet na zamku w sieci. Dokładnie, ale to nie mówimy teraz o tym okresie. I następuje taka możliwość, że wpuszczamy sobie wtedy sobie wirusa, który jakimś tam tunelem dojdzie, prowadzi, dojdzie się wtedy sobie do zamku. Tak to należy ująć. Tak strzykujemy sobie jakiś tam element, który de facto budując, oczywiście pamiętając sobie wszystko na surowym kurzu. Jakby to usystematyzować, to pana założenie jest takie, że przyjmijmy, że miasto to był ten element polski, jakby element wrogi i trudno tu przypuszczać, że z miasta do zamku robiono by przejście, obawiając się, że mieszkańcy miasta wrogo nastawieni, no mamy tu przykład Związku Pruskiego, wykorzystają to przejście. Wojna 13-letnia pokazała również. O to chodzi, tak? Tak, więc ja jestem antagonistycznie nastawiony właśnie do tego typu rzeczy, typu o budowaniu przejść. Podzielam pogląd Przemka, że jedyną możliwością, którą sam to przyjąłem, będąc pracując w Kresie Zamku, że ma być jedyne przejście właśnie w kierunku dzisiejszych gór właśnie Czarcich, jak to się nazywało. Więc po prostu jest jeden element, który można wykonać przejście, bo rzeka, podobno rzeka Wda płynęła kiedyś w tym momencie, ale nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, czyli na terenie dzisiejszego miasta tak szybciej wcinała się do Wisły. No, ale to jest jedna z wielu informacji, ale wracając do tego tematu. Obliczając na przykład oś środek zamku samego dziedzińca w stosunku do samego rynku i fary w narożu, nie jest to możliwe, żeby zbudować przejście, a jeszcze mam jedną właśnie uwagę dotyczącą przejścia między samym zamkiem, już nie przejście w góry, ale do samego hełmu. I to z linii prostej, mówiąc tutaj, mając na myśli falę, linii prostej to jest tylko 17 km. Rzeka Wisła ma szerokość koryta około od 4 do 5 w różnych momentach i nie wygląda tak jak dzisiaj. W tym momencie, jeśli mamy budować z czysto technicznego punktu widzenia taki długi tunel, to ta odległość zwiększa się, dlatego że musimy iść zygzakiem, nigdy nie pójdziemy prosto. No i co najważniejsze, znając wczesne metody budowy, czyli wiadomo, znamy zaprawę, wiemy, że przejście musi być bardzo wąskie, to fajnie, super. Ale gdy zapalimy sobie zwykłą świeczkę i wejdziemy te pół metra, czy tam nawet 2-3 metry już pod głąb, jest bardzo zimno, to ta świeczka gaśnie. Robimy na oślep, robiąc na oślep, skręcamy. Te półwyspy, które tutaj powstały, w zależności od wysokości stanu rzeki, opadały i zmieniały swoje położenie. To jest faktem, nawet wystarczy zobaczyć to dzisiaj z jakiegokolwiek punktu, patrząc na Wisłę. I teraz tak. Wiśle to są tylko te łachy piaszczyste, a to były kępy, myślałem. No tak. Wyspy naturalnie były zalesione. Ostrów Święcki, tak? To była wyspa. Więc także tutaj... To nie możemy tak patrzeć, że one się przesuwały czy zmieniały. Ale znaczy, to jest kwestia, to jest tego, część ubywało, one na mapach są zaznaczone dlatego, że to były kępy wiślane, czyli wyspy. No ta trudność polega, bo tak tu rozumiem i to ja to też to znaczy, gdzieś tam przyjmuję, polega na głębokości, na której musiałby być wykop, bo biorąc pod uwagę, gdzie się kończy dno Wisły, to jeszcze musiałoby być sporo w głąb, żeby uniknąć tego przeciekania, więc to by musiało być bardzo, bardzo głęboko.
kłopot z wentylacją, z zapewnieniem przepływu powietrza. Każde zapalenie jakiejś pochodni, a takiego światła w tamtych czasach używano, jakieś łuczywa, pochodnie, to jest od razu odbieranie tlenu, więc idący na odległość gdzieś tam 10-17 km ludzie w takim chodniku, w połowie chodnika zaczynają padać, bo nie mają tlenu, bo go zużyli, paląc, oświetlając sobie drogę. A idąc po ciemku, no to mogliby tam zawędrować gdzieś, gdzie zawędrować nie powinni. A tu też sama kwestia budowy i oświetlania w trakcie budowy, chociaż to mówię, też z drugiej strony na Bliskim Wschodzie budowano i to nie takie tunele, i to w podłożu skalistym, i to Arabowie to robili, i to są słynne rzeczy, i też jakieś metody znajdywali po prostu, żeby się przebić i sobie oświetlić i potem jakieś takie przejście wykorzystywać, ale mówię, to no to są wszystko po prostu zagadki. Możemy jeszcze odwrócić do góry nogami. Jeszcze raz ponownie. Chciałem jeszcze pokazać właśnie element dotyczący tak zwanego zwingeru, czyli między murza, między murem właściwym a murem obronnym. Tak jak Przemek tutaj wspomniał, że ten element może wzbudzać sobie kontrowersję, gdyż jeśli spojrzeć na podstawę, to wszystkie baszty, jak i wieże są cylindryczne, natomiast tylko ten jeden element jest, można powiedzieć, który posiada 90 stopni, jest kwadratowy. Ale ja na początku cały czas myślałem, do dzisiaj pan kiedy powiedział, że to jest most, jakiś domek, ja cały czas myślałem, bo znam tą litografię w dwóch kolorach, nie przebarwioną, i zrobiłem sobie kiedyś tak po prostu bardzo prosty motyw, po prostu bardzo. Proszę zwrócić uwagę na ten wskaźnik, na fragment zaznaczonego tutaj muru obronnego, ten, który ma 70-70 metrów, sam zamek w odwodzie ma 50, odliczając baszty i wieże. Proszę zwrócić uwagę na jeden fragment. To jest ten sam poziom. Danisko, które jest tutaj zaznaczone, jest wynikiem, zwróćmy uwagę, na który jest to okres, to jest XVIII wiek. Danisko w rzeczywistości, gdy zamek został zbudowany, gdy pójdziemy, przeskoczymy kilka zdjęć dalej, ale później było oparte na arkadzie, która wychodziła bezpośrednio w samą Wisłę. Kilka lat temu archeolodzy znaleźli jeszcze fundament od tego stoku, czyli od tego daniska, czyli czysto mówiąc od latryny. W okresie XVIII wieku po wojnach zamek został osłabiony, stracił znaczenie militarnym i stał się tylko siedzibą starosty. Więc zwróćcie uwagę, że zamek nie został traktowany właściwie jako obiekt militarny, tylko spadł z rzędu wojskowego na urząd świecki. I teraz danisko po prostu zostało obudowane na pewno pod drewniane, a tu po prostu całe te odchody spadały za grzeczny płotek. A ten element to są pozostałości jeszcze, które się utrzymały. I tym bardziej, że ta wieżyczka powinna znajdować się tu, w kolejnym narożu i jeszcze, zresztą bardzo dobrze powinno być to widoczne w tym miejscu. Więc cały zamek otoczony nie tyle co był murem zewnętrznym, murem właściwym, wieżą i basztami, jak i również małymi, można to przerzucić dalej na makietę właśnie, która znajduje się w izbie regionalnej. Jeszcze dalej, o, z takimi właśnie wieżyczkami w celu obrony. I jeszcze jedna kwestia, bo też się zastanawiałem na to kilka. Gdy pan powiedział, że zamek zbudowano, nie przytoczę tych pańskich słów dokładnie w pełnej wersji, ale że zbudowano zamek na miejscu Starego Zamku Warownego. Znaczy, Grodu Świętopełka. Nie dokładnie na miejscu, ale... Bo jak, kiedy były prowadzone badania archeologiczne tutaj na zamku, na dziedzińcu, to zwróciłem uwagę, że nigdy nie zostało przebadane przed zamcze. Proszę zwrócić uwagę na kształt przedzamcza, nie posiada ono równomiernych kształtów. Równomiernych kształtów również nie posiada dzisiejsza pozostałość zamku w Toruniu. Również można przyjąć kształt nierównomiernego czy wielokątnego trapezu, czy też podkowy. Bo to jest taka teza i ona też ma jakieś potwierdzenie, że Krzyżacy budowali zamek całkowicie od nowa, a nie tak jak gdzieś tam nieraz przyjmowano, że na miejscu Grodu Świętopełka. Bo też to ma takie, bardzo łatwo to sobie, tak jak tu pan tłumaczy pewne rzeczy, bardzo łatwo sobie też wytłumaczyć, bo jeżeli budują zamek, a przejęli Gród Świętopełka, to przecież nie będą niszczyli grodu, który jest miejscem obronnym, daje im możliwość bronienia się, tylko go zostawią, tam będą sobie siedzieć bezpieczni, a pod bokiem budują nowy zamek. I
to można przyjąć. Ja tam kiedyś też gdzieś tam publikowałem w czasie Świecia, że to może być miejsce dawnego grodu Świętopełka. To miejsce nie było badane przez archeologów praktycznie, był badany teren zamku. Chodzi, że czytając pracę, nie pamiętam, to nie pierwa z Wolfsburga, który opisywał... Kronikarz, no? Tak, kronikarz, który opisywał na początku XIV wieku faktyczną sytuację ze zdobycia grodu. Tam się pojawia również Andrzej Cedrowski, który zniszczył... Dał się przekupić, ale w czym rzecz? Tam jest taka, istnieje taka wzmianka w tym, trzymając się tłumaczenia, że gród, świecki zamek, mówiąc wtedy właściwie terminologii, był otoczony z trzech stron wodą, natomiast tylko z jednej, nie, gdzie zostały podstawione maszyny oblężnicze. W dzisiejszym stanie nie jesteśmy tego dokładnie określić, ale pamiętając o tym, co mówiłem wcześniej, że w dam mogła płynąć mniej więcej przecinając dzisiejsze Stare Miasto, było to możliwe. Że tylko z jednej strony jest właśnie bardzo głęboka woda, a to z jednej jest strony... ślepa noga, którą przyjęcie. Dlatego właśnie mówię, że w tym miejscu stary gród, czy też zamek został zdradzony i przejęty przez wojska dowodzone tam przez Zygfryda pod władzą von Plotzke. Bezpośrednio to znajdował właśnie sąsiedni gród i tutaj na surowym korzeniu przystąpiono do budowy właśnie dzisiejszego zamku. Byśmy mogli jeszcze powiedzieć coś na temat tej krzywizny wieży, bo to też jest ta przeze mnie wzmiankowana kwestia. To znaczy krzywizna wieży. No, krzywizna wieży jest przeszło metr. 106. Tak, ona z tego co wiem odchyla się w kierunku zachodnim. Tak jak pan powiedział, dokładnie, nie widać żadnych rys na murach, więc sama wieża się nie przechyla. Całkiem możliwe jest tak, że krzyżacy budowali ten zamek, nie mając dokładnych przyrządów, tylko piątra. Więc tu się trochę nie zgodzi, bo od czasów starożytnych istniała bardzo dobra poziomica przecież. Tak, ale tu chodziło o piątr. Tu chodzi o piątr. Na zasadzie to jest było od czasów starożytnych. Tak jak kierka równoramienna 90 stopni z przeciągniętym sznurkiem pionem. I to jest dokładna poziomica. Można sobie postawić i pan będzie wiedział, czy coś jest prosto, czy krzywo. Ja wiem, ale tu nie chodzi o kwestie. Było równe postawienie. Tak. Zgadza się. To jest równe postawienie, jak mamy wysokość budowli gdzieś 5, 7, 10 metrów, ale nie 30. Z drugiej strony weźmy pod uwagę, że zamek był budowany jako całość. A więc mury, które układano na całym obrysie, czyli powiedzmy w formie kwadratu. Dalej, weźmy pod uwagę, że stoi na terenie, który był nasypany, a więc również podmokły, bo to trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Powodzie następowały tu cztery razy co najmniej w roku. Tak to trzeba by było przyjąć. Z tym, że biorąc pod uwagę na przykład dzisiejsze pomiary, kiedy mamy repery, czyli punkty wysokościowe, znajdujące się bezpośrednio na przykład na wale, czy wiślanym, czy ewentualnie wale tym na wdzie, nie widać żadnego obniżenia się terenu, prawda? A używamy tych punktów od iluś tam, od 50 czy ileś tam, znaczy przepraszam, wał był budowany w 36-37, więc wtedy już po prostu na nasypach ustawiano punkty i z nich korzystano. Co należy przyjąć? Całkiem możliwe jest to, że po rozebraniu zamku ta budowla straciła swoją stabilność jako całość. Dalej, głębokość fundamentów jest bardzo duża, bo przekracza 6 metrów, bo do tylu, tak na tą głębokość sięga tam do wykopana studnia. Jeszcze jakby pewnie było kopane, to jeszcze głębiej. Więc całkiem możliwe, że cała budowla się lekko pochyla, ale to jest tak minimalne, że nie, po prostu tego nie zauważamy. To by można było te badania przeprowadzić na przykład co 100 lat. I wtedy to dopiero będziemy widzieli, prawda? Gdzieś tam w tych publikacjach wcześniej, 150 lat temu czy coś, ujawniano, że około pół metra, tak? No. Tego państwu nie mogę zagwarantować, że się... Ale to już wtedy to nie wiadomo, jak to mierzyli i tak dalej. Dalej, sytuacja jest bardzo prosta. Całkiem możliwe, że
przy tych dokładnościach budowli ten pion jednak nie był zachowany. I on po prostu się tak powoli odchyla. Zresztą, co się będziemy oszukiwać? Jest krzywa wieża w Pizie? Jest. No, też się odchyla. A przecież pan mówi, że mieli dokładne... To tam było od razu w żelaznym gruncie postawili. No tutaj też nie jest. To zresztą krzyżacy zrobili to samo niedaleko Żalna, stawiając zamek też zrobili. Dlatego tutaj my mówimy w tej chwili o budowaniu, prawda? Weźmy nawet, wróćmy do tego nieszczęsnego naszego przejścia podziemnego, gdzie każdy ma jakąś wyobraźnię i chciałby, żeby to było jak najlepiej, prawda? Jak najdalej i żeby to było... Oni też, sami mówiliśmy, nie mieli zbyt dużo pieniędzy, przecież to kosztowało, państwo krzyżackie się tworzyło, więc wszelkiego rodzaju budowle to były wykonane na zasadzie szybkości, no bo przecież to miała być budowla obronna. Z drugiej strony przy tych grubych murach, ile tam musiało być murarzy, ile musieli na tym zapanować, dalej idąc coraz wyżej w górę, nie mieli takich dokładnych urządzeń jak my w tej chwili i to odchylenie na pewno było. Zresztą bryła samej nie jest całkowicie równa, bo ściany też nie są równe, więc to można by było w tej chwili rozmawiać, co by było gdyby, ale to jest przecież setki lat już stoi, prawda? Ale jest też ten dowód historyczny, tu Przemek, jako, mogę tak powiedzieć, jako specjalista od zamków krzyżackich, pewno to potwierdzi, że celowo też budowano w taki sposób. No tak, ale jeżeli celowo, to Przemek powiedział, przed chwilą zresztą będę cytował, że najsłabszym punktem obrony była Gwiazd na zamek, prawda? Więc ta wieża nie powinna się w drugim kierunku przechylać, tylko przechylać się w kierunku windy. Tyle, że już kiedyś polemizowałem z tobą na temat specjalnego przekrzywienia wieży i ja nigdy nie powiedziałem, że tak budowano. Właśnie ja się z tym nie zgadzam. Nie wierzę w to, że po prostu ktoś... Po drugie, Mirek, no też się trochę z tobą nie zgodzę, bo to by był chyba pierwszy przykład w historii wojskowości, że się oszczędza na wojsku. To znaczy nie. No dzisiaj może to znaczy, na wojsku polskim nie. Tak, ale przepraszam. Jak to budowano, odchył bardzo minimalny, ale z czasem ten odchył będzie się powiększał. Dlaczego? Dlatego, że środek ciężkości wieży się przesuwa. Tak, zgadza się. I no, będzie coraz szybciej. Coraz szybciej będzie następował. Więc jak oni to budowali, to wtedy tego tak nie było widać. No może to był centymetr, dwa. Znaczy, ale mamy 30. Trzeba przyjąć, uświadomić sobie, że ta wieża była niższa, ona dopiero została później. No, już nie mówię o tym, że dobudowano, prawda? Bo jeżeli ona miała się zatrzymać tak jak inne wieże, znaczy baszty, przepraszam, no to. Nie, to jest wieża. No tak, ale to jest niepowiedziane, że ona nie została dobudowana. Prawda? Ale gdzie została dobudowana? Przecież jest wyższa od innych, nie? Jest niższa teraz. Ale jednolitość jest. Jest niższa teraz. Przecież rozebrano dach. Tak, ale porównajmy na przykład... Tak, no baszczy, bo tak? Porównajmy no to jest, zamek, aha, to jest zamek w Gniewie. Wszystkie są jednakowe. Wszystkie są jednakowe, prawda? No ale na zamku w Świeciu krzyżacy sami kombinowali, prawda, z nowymi rozwiązaniami. Tu Józek też mówił o tym, prawda? Kwestia wschodnia, wysunięte te baszty no przed Licą, przygotowanie. Prawdopodobnie już przygotowywali zamek do obrony palnej. 1377, właśnie to na co zwracałeś uwagę. Takie znaczenie tego zamku jako warowni nadgranicznej. Kombinujemy, co zrobić, żeby jak najlepiej ją przygotować do obrony, nie? No zgadza się, ale o ile wiem, to ten krenelarz to nie jest wymysł krzyżaków. Nie, to Polacy. No właśnie. Dlatego a więc dobudowanie czegokolwiek mogło spowodować to, że środek ciężkości jeszcze się przekroczył. Mogło być. Tak należy podejrzewać, bo nie możemy tu sobie dyskutować na tej zasadzie, co by było. Jeśli tylko mogę podsumować w takim razie o krzywej wieży, to wiecie Państwo co, my 2 czy 3 lata temu, Mirek, mierzyliśmy wieżę, odchył. No nie pamiętam teraz, 2 albo 3 lata temu, 4 już? 4 już. To było 106 cm, prawda? A robiliśmy to najlepszym sprzętem, jaki można było dostać, prawda? Wypożyczyliśmy sobie od pana Wasiaka właśnie te wszystkie jego przyrządy geodezyjne i tak dalej, mierniki elektroniczne, no więc wydaje nam się, że jest to... To było dwoma sposobami, żeby... Bo trzy pomiary i ty uśredniałeś przecież, także możemy powiedzieć, że to będzie nie, tutaj tak najdokładniej. Jakby ona najbardziej się w tamtym kierunku, ale mury ma też krzywe. Tylko już więcej głosów nie będę zajmować, ale jeszcze raz ci gratuluję. Niewątpliwie pozwolę sobie 2 zdania. Bardzo ciekawe jest to, że spotkali się historyk, geodeta, sympatyk historii,
I tu widzę młodzież również bardzo historyczna i sympatyczna. No, ale młodzież. No, mnie to jest młodzież. No i to jest bardzo ciekawe, że tak żywo dyskutujemy na ten temat. Dla mnie, ja bym wrócił jeszcze do tych przejść. Czy były, czy nie były, no pewnie się już nie dowiemy. No chyba, że ten sprzęt kiedyś będzie i się dowiemy. Ale jak pan mówił, panie Józefie, w swoim wywodzie, że te wejścia były dla zwiadu, dla przeprowadzania zwiadu. To być może, że jak to zaszkodziło, to przejście, to potem go zawalono i zniszczono dokładnie, żeby nikt nie wiedział. Jak to było dla zwiadu, to można sugerować, że tak może żartobliwie powiem, do czasów dzisiejszych premier Miller mówi, że nie było więzień CIA. Ale niektórzy twierdzą, że były. No więc podobna sytuacja może być wtedy, jak oni budowali takie przejścia, próbowali wyjścia robić dla zwiadu. W związku z tym można sugerować, że zniszczyli je dokładnie tak, żeby już nikt nie wiedział, żeby nie było tych przejść. No i można to tak również. Może są to takie trochę demagogiczne oceny, ale to ja nie mówię o Leperze, mówię o Millerze. I teraz jeszcze jest Świątkowski na zachód postawiony. Zachowajmy konwencję, więc zostawmy politykę. No nie, nie, ale tu mówię o więzieniach CIA, gdzie jest to znaczy Świątkowski postawiony zarząd. Tak, to znaczy całkiem możliwe, że to przejście, tak jak tutaj wspomniał Karol i Przemek, mogło być wybudowane, kiedy jeszcze rzeka w Dachu leła w innym kierunku. Nie? No właśnie. I wtedy mieli sucho i w trakcie budowania zamku mogli coś takiego zaplanować i wybudować. Ale to na teren Starego Miasta Świecia. Później puszczając wodę, mogło dojść do tego, że się po prostu to zalało i przestało istnieć. Ale jedno jest pewne, że nie żałuję, że przyszedłem, bo się bardzo dużo dowiedziałem z nowości. Jest osoba, która żałuje, że tutaj przyszedłem. Nie, nie, nie. Się nikomu do domu nie zrobił. Fantastyczny ten moment i brutalnie się wedrę, bo nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, że nasze spotkanie upłynęło bardzo szybko, ale to już dwie godziny minęły. Ja myślę, że to jest tak się mówi, że lepiej zakończyć spotkanie w tym interesującym momencie, niż doprowadzić do zanudzenia. Myślę, że to by tu nie groziło, ale no, ja muszę też dbać o chociażby o to, że weekend się rozpoczyna, tak? A mamy zajęcia. Bardzo się cieszę, że tak to się rozwinęło, to spotkanie. Oczywiście nie doszliśmy do żadnych konkretnych, oczywistych wniosków. Nie o to chodziło. Spotkanie miało być popularyzatorskie, tak to nazwę. No i myślę, że ten cel został osiągnięty. Z jednej strony swoimi opiniami mogli się podzielić mający ogromną wiedzę na ten właśnie temat. Z drugiej strony mogliśmy tego posłuchać my, którzy tę wiedzę mamy znacznie mniejszą. Nie widzę, żeby ktoś spał, nie widzę, żeby ktoś uciekał stąd. Bardzo mnie to cieszy. To mam nadzieję, że temat, ponieważ jest otwarty zarówno zamku, jak i historii świecia, że kolejne spotkania będą równie interesujące, równie będą pobudzały do równie ciekawych wymian zdań i czy po prostu będą dawały szansę posłuchania. Bardzo Państwu dziękuję. No ja dziękuję bardzo, że Państwo.